Na co dzień prowadzi pani klubik MAM, teraz trochę pani rozszerzyła, nawet zupełnie zmieniła swoją działalność. Zbiera pani pieniądze, przedmioty, sprzęt dla medyków. Na czym to polega? Tak, aktualnie spotkania klubiku MAM i wszystkie spotkania, warsztaty i wykłady, które prowadzę dla MAM z Goleniowa i tak naprawdę też z całej Polski, są zawieszone z powodu pandemii. Jednak siedzenie w domu nie jest moją dobrą stroną i zawsze sobie wyszukuję jakichś zajęć, albo one po prostu przychodzą do mnie i gdzieś tam swędzi mnie po prostu wszystko, żeby działać i coś robić. I pojawił się pomysł pomocy dla ratowników z naszego pogotowia ratunkowego. Dotarły do mnie słuchy, że jest potrzebna pomoc, że brakuje im dosłownie wszystkiego, że za chwilę może się okazać, że oni po prostu nie będą mieli z czym jeździć do ludzi i stąd się pojawił pomysł, żeby zorganizować taką pomoc razem z klubikiem MAM, czyli z mamami, które zrzeszam. Jest zorganizowana zbiórka potrzebnych rzeczy. Na ten moment udało się już zorganizować pralkę do prania masek wielorazowych. Dzisiaj skontaktowałam się z firmą Matsis, dziewczyny szyją w Warszawie maseczki dla naszych ratowników z pogotowia w Goleniowie. I te maseczki są już uszyte i w przyszłym tygodniu trafią do mnie i zostaną zawiezione tutaj do naszych ratowników. Oprócz tego mam przyłbice, kilkaset maseczek przyjedzie tutaj też do mnie, oprócz tych z Warszawy, od innych tutaj mam, które pomagają mi zorganizować tą całą akcję. Także dzieje się i mam nadzieję, że jakby to będzie i tak kropla w morzu potrzeb, ale jednak trochę zaspokoi to potrzeby. A czego konkretnie potrzebujecie, poza tymi rzeczami, produktami, które pani wymieniła? Maseczki jednorazowe najlepiej, tak? Maseczki wielorazowe z filtrami, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji, płyny takie bakteriobójcze, wirusobójcze i co jeszcze? Kombinezony, tak, też kombinezony. Mhm. Jak dużo osób z pani środowiska w Goleniowie, MAM z Goleniowa się włączyło w tę akcję? Jakby nie jestem w stanie zliczyć tych mam, które biorą udział. Też jakby nie liczę tego i nie sprawdzam. Jest to udostępnione na klubiku MAM. Ja tam cały czas to monitoruję i nadzoruję. Też mam wrzuconą informację na swoim profilu prywatnym i osoby się po prostu zgłaszają same. Dzwonią, są zainteresowane i pomaganiem, ale też są zainteresowane tym, żeby im też pomóc. Te maseczki wielorazowe Matsis szyję również aktualnie dla pań położnych, które mają swoją siedzibę w budynku przychodni. Ale dużo jest takich osób, które same się do pani odzywają, oferując swoją pomoc różnoraką, na przykład w transporcie czy w czymś innym? Czy dużo? Myślę, że jakoś strasznie dużo tych osób nie ma, ale no, ta garstka mniejsza lub większa, która jest, no, tyle ile nas jest, tyle działamy, tyle jesteśmy w stanie siły, ile jesteśmy w stanie unieść i udźwignąć, tyle po prostu pomożemy, no bo też nikogo nie jesteśmy w stanie ani jakoś zmusić, więc tylko tyle, żeby uderzać do ludzi, pukać tak naprawdę do ich serc i prosić o pomoc, bo my też nie wiemy, kiedy tej pomocy będziemy potrzebowali, kiedy takie chociażby pogotowie czy ratownicy medyczni być może któregoś dnia nam będą musieli udzielić pomocy. Więc fajnie by było, gdyby mieli z czym do nas przyjechać. A sporo jest takich osób, które się do pani zgłasza po pomoc jakąkolwiek, taką sprzętową, medyczną? Jeżeli chodzi o maseczki wielorazowe, które zostało jakby upublicznione, to że jestem w stanie takie maseczki zorganizować i firma Matsis te maseczki uszyje dla potrzebujących ze środowiska medycznego, to rzeczywiście sporo osób się zgłosiło. To jest środowisko pań, które są skupione w klubiku, czyli te, które pani zna na co dzień, bądź miała z nimi kontakt? Czy nie, to są dla mnie zupełnie obce osoby i zostało to po prostu wrzucone na klubik MAM i rozeszło się to błyskawicznie, bo tam są też, na klubiku MAM są też dziewczyny, które są położnymi, które pracują w środowisku medycznym, więc one między sobą to wszystko przekazują. To jest na tyle już duża grupa, że jest tam sieć kontaktów i zaraz rozdzwoniły się telefony i były takie prośby, żeby dla nich też te maseczki zostały poszyte.
No właśnie, a te panie, które pracują, czy panie, panowie, którzy pracują w służbie zdrowia, jak pani z nimi rozmawia, to no, w jakim stanie psychicznym oni są? Bardzo się martwią, obawiają się o swoje zdrowie? Bardzo się obawiają o swoje zdrowie, głównie z tego powodu, że brakuje podstawowych środków, które mają ich zabezpieczyć przed kontaktem z wirusem. Więc jakby to jest największym problemem. Czyli gdyby ktoś chciał pomóc, to ma szukać gdzie ewentualnie pani czy was? Znaczy kontakt jest bezpośrednio do mnie i ja to nadzoruję i, że tak powiem, zbieram te wszystkie dary, więc ten kontakt mogę podać i jakby jestem otwarta na wszelkie i zarówno pomoc taką w formie rzeczowej i uszycia tych maseczek dla potrzebujących, jak i dla osób, które chcą pomóc w organizowaniu darów dla ratowników z pogotowia czy w ogóle dla oddziału szpitalnego u nas tutaj w mieście. Ale rozumiem, że ten pierwszy kontakt to jest przez Facebook i klubik mam w Goleniowie. Tak, można przez klubik mam, można po prostu przez profil prywatny Joanna Tunkiewicz, można przez telefon. Jakby w dzisiejszych czasach każdy jak bardzo chce, to ten kontakt wygrzebie i się skontaktuje. Ta sytuacja też pokazuje pani jakiś taki pozytyw w sensie reakcji ludzkich na potrzeby drugiego człowieka? Powiem tak, że spotykam się z tym często. Często ja jestem proszona o pomoc, ale też często udzielam tej pomocy. I jest trochę tak, że jest trochę przesyt w tym, że wiele osób prosi kogoś o pomoc, o jakieś wsparcie finansowe czy o wsparcie rzeczowe. I czasami bywa tak, że ludzie już nie chcą pomagać. I w dzisiejszych czasach myślę, że to jest też takie dosyć problematyczne, ale no, czas pandemii to jest taki czas w naszym życiu, którego nie byliśmy w stanie zaplanować, który my nie wiemy, co nas spotka za jutro, za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc. To jest coś, co nas absolutnie zaskoczyło i my się musimy potrafić jakoś w tym odnaleźć i jak jeden człowiek drugiemu nie będzie w tej sytuacji pomagał, no to będzie nam jeszcze trudniej.